Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Zobaczcie, w zeszłym roku mi zmarzła, ale w tym kwitnie. Nie jest piękna, znaczy wiecie, nie jest taka idealna jak kupiona ze sklepu, ale no i tak piękna, co? Widzę, że jeszcze tu ma będzie miała więcej kwiatków. Super. No a lubelia zupełnie przejmuje miejsce w doniczkach, wygania goździki. Powiem wam, że tak mi się podoba lobelia. Chciałabym w ogóle chyba mieć ją wszędzie tak przy płotach. Ciekawe, czy by rosła. Był Radzie w polskim sklepie i zobaczcie, dostał kurki. 15 funtów za kilogram, ale dobra, mniejsza z tym. Tak więc od razu robię makaron, tagliatelle z sosem kurkowym. Co prawda nie mam tagliatelle, ale użyłam. Tego użyłam. I jeszcze mi się tutaj tyle zostało. Mech, zobaczcie, myłam, a jeszcze jest mech. Niby się kurek nie myje, ale one były... No, trzeba było je umyć. Także jeszcze jutro będziemy mieli na śniadanie do jajecznicy. Rewelacja. Zobaczymy, czy smak będzie dobry. Ogólnie to tacie ufałam z takimi rzeczami, grzybami, a no nic, no to ze sklepu mam nadzieję, że nie utrujemy się. Jest i sosik kurkowy. Już się biorę za jedzenie. Dobrze? Dobrze. O, jak dobrze. Moi drodzy, 2 tygodnie się covidowałam. Jeszcze nie jestem zdrowa do końca, ale wreszcie weszłam dzisiaj do basenu. A tu zaraz ma być koniec pięknej pogody. Nieważne. Wreszcie skończyłam książkę, znaczy powiem wam szczerze, że zaczęłam ją od początku, bo ja ją zaczęłam chyba 2 lata temu i później przestałam czytać i teraz za dużo nie pamiętałam. Tak się starałam, ale nie pamiętałam, także zaczęłam, przeczytałam w 3 dni. No spoko książka. Thriller taki, powiem wam, o dosyć nieoczywistym zakończeniu, także jeżeli lubicie takie rzeczy troszeczkę kryminalistyczne, troszeczkę takie właśnie psychopatki, to mogę wam polecić. Nic takiego nadzwyczajnego, ale dosyć przyjemna lektura. Także koniec. Dzień dobry, moi mili. Czemuście nas zarazili? Moi drodzy, ja się do was odzywam po 2 tygodniach. 2 tygodnie? Tak, 2 tygodnie. Ja się do was odzywam po 2 tygodniach. W sumie my, znaczy gdzieś tam nagrałam kawałek, nie wiem czego. No ale 2 tygodnie. Wyjęte z życia. Wyjęte z życia. Jeszcze 100% ze mną nie jest. Ze mną też nie. Straszny mam ten głos, co? No, ale on tak przychodzi. Samo. On tak przychodzi i odchodzi. Powiem wam tak o... Czy jedziemy tam wysłać do skrzynki, tak? No. Powiem wam tak o... Radosław miał ciężką jedną noc. Tak. Dzięki Bogu. I... I zarażał... I wyszedł jemu test pozytywny tydzień po moim teście. Tak. No, staraliśmy się nie zarazić, znaczy ja się starałem od żony bardzo nie zarazić, ale codziennie kazała, żeby ją głaskał w głowę i się zaraziłem. Nie, pierwsze 2 dni. Bo mi weszło, pod paznokciem mi wszedł brud z głowy z tym, ze skórą i z innymi DNA. Ale ty jesteś obrzydliwy. No co, no taka prawda. Nie miałam brudnej głowy. Ja spałem głowy. Osobno w drugiej sypialni, żeby się nie zarazić, a ty przyszłaś w nocy, ja widziałem co się stało. Widzicie, co nie Jarek, nie? Że przyszłaś i naplułaś mi w oko w nocy. Jeszcze jak spałem. Jeszcze otworzyłaś? Tak. Ja udawałem, że śpię i naplułaś mi w oko i ten. No, tak było, i tak było. Mnie zaraziłaś. I sobie pomyślałaś, dlaczego ja mam być zdrowy? Pfu! Gnoju. Nie, baba. No, ja jak zwykle najbardziej się bałam, żebyś ty nie zachorował. No i znowu. To samo, ale jaki cieniutki. Jaki chudzienki. Ale podobna historia. Znowu ja przyniosłam, ja znowu na 100% z pracy, bo wszyscy u mnie w pracy prawie chorowali. No niestety, no później Radek... Ten drugi raz przebiegał gorzej niż pierwszy, nie? Ten drugi raz gorzej niż pierwszy. No, znaczy ja wiem, czy o dziwo? Nie trzymało 2 tygodnie. Trzymało, dalej trzyma. Temperatura prawie też 2 tygodnie. No i nic się nie zrobi. No i tak, zanim coś powiecie, po co szczepionki, no po to, żebym przeszła tak, jak przeszłam. Radosław z kolei brał 3. szczepionkę 2 miesiące temu i znowu prawie jego nic nie ruszyło. A widzicie, że Radosław jest na tej właśnie liście extra vulnerable people, czyli tam mocno podatnych. No i przez to, że on teraz znowu zaczął brać leki zabijające odporność,
no to oczywiście był pod inną opieką, że od razu do niego dzwonili, mieli jakieś tam inne leki w razie W. No ale on miał, mówię, on miał jedną noc taką ciężką. Także zrezygnował z tych leków, powiedział, że nie chce. A gdybym się nie zaszczepił, co by to było? Tu zaraz dostaniesz komentarze, że gdybyś... Dobrze, że gdybyś każdy myśli inaczej. Ja myślę w ten sposób, że gdybym się nie zaszczepił, pewnie bym spędził kilka nocy w szpitalu, a potem pewnie w lodówce. Nie wiesz tego. Ale zaraz będzie, że gdybyś nie zaszczepił, to byś nie miał trzeci raz, drugi raz wirusa. Idę to wysłać. A niedługo jedziemy na wakacje. Jaka to moja żona jest figurna. Fiu. Wygląda trochę jak Amy Winehouse. Zobaczymy, czy będzie wiedziała. Powiem ci, z tą banderolą na głowie, wiesz, kogo mi przypominasz? Tak szczerze. Amy Winehouse. Tak? Tak powiedziałeś? Przed chwilą powiedziałem. Z banderolą na głowie. Trochę zimno, mamy. Nie wiem, gdzie się tutaj klimę. Gdzie ty tymi łapskami mi tu? Wszystkim banderolą się kojarzą z Amy Winehouse. Czemu nazywasz to banderolą? Bandana. Ale ja musiałam założyć, żeby sobie trochę koloru dodać, bo... Bo blada nie, jesteś? Nie, brwi mam niepomalowane, rzęsy mam niepomalowane. Trochę wyglądam jak kupa z zakrzaka znowu. Nie wyglądasz jak kupa, już ci to tłumaczyłem. A jak tyle wyglądam? Razy. Wyglądasz jak nieopalone miejsce pod kostiumem kąpielowym. Czyli jak dupa. No to lepsze, że nieopalona dupa niż kupa z zakrzaka. Także po COVID-zie jedziemy do sklepu, bo Jola ma ochotę na serek buffalo. Mam taką... Ser z byka zrobiony jest. Mam taką wielką ochotę na serek buffalo, że nie tak, macie... prawda? Co? Czy z byka? Nie wiem. Teraz... Ja nie wiem, wiecie... A najgorsze, wiecie co jest znowu najgorsze? Jola, ser z byka? No nie z byka, no jak z byka? Co ty gadasz za bzdury? Ja się w ogóle... Znowu niestety mam dziury. Oj, strasznie masz dziury w głowie. No. Nie mogę się znowu na niczym skupić. Ale to gorączka. Zobacz, ile dni ty gorączkowałaś. Ty w ogóle wszystkie twoje szare komórki zniknęły. Ja już dawno mówię. Wszystkie dwie. Już żeby mi mówiłeś, że nie miałam szarych komórek. Że już tutaj nie miałeś takie miłe przebicze. Miałaś, ale się przefarbowały. A także tak, mam selek na to. Ogólnie wiecie co, jeśli chodzi o apetyt, dzięki Bogu miałam smak, bo moja zajomość z pracy nie miała smaku, ale w ogóle apetytu nie mam. Ja nie? Też, ale to jest gorąco, to dlatego. Ale to ja gorąco, wiecie, że u nas było po 40 stopni. 40 stopni, ponad 40 stopni u nas było. Nie wyobrażacie sobie, ja siedziałam w domu, nie dałam rady nawet wyjść na dwór. Ale tak, ale normalnie szok. 40 stopni, super. Ale nie dałam, pewnie bym siedziała inaczej, gdybym nie była chora, nie? Ale gorączka plus taka gorączka na zewnątrz, to już chyba było po prostu dla mnie za dużo. Ja miałem dreszcze i gorączkę jeden wieczór, a na drugi dzień siedziałem w basenie już. No, ale dziedziu nie maleńką, po prostu ze szpitala. No chyba naprawdę po prostu ze szpitala. Nie. No tak, ona jeszcze, ta dziewczyna ledwo idzie. Tutaj wypuszczają kilka godzin później. No jak nie? Przecież to nie jest choroba. No Gośkę wypuścili chyba 8 godzin po porodzie do domu. W nocy, o trzeciej w nocy. Pewnie też chciała iść. No tak, no chciała. Już tam otworzyli tutaj w Sainsbury's naszym koło nas Starbucksa. Kiedyś wam pokazywałam, że zaczynają robić. Radek mówi, że już dawno otworzyli, no ale ja się pierwszy raz wynurzyłam z domu. Mam tutaj passion fruit, raspberry, frappuccino. Medium. Wzięłam sobie bez śmietany. Ale wygląda przepięknie, co? Superancko. Także już próbujemy, to cudo. Jezu Radek. Nie chcę. Ale maleńkiego łyczeczka. Bo na pewno jest paskudny. No ma ciupkiego. No jest zimne. Zupię. Nie wypijesz? Nie, wciuruję. Maszę wciut. Ale pyszne, normalnie. Nie jest właśnie chemiczne. Tylko nie wiedziałam, że można sobie wziąć na przykład mleko odchudzone, a można wziąć. Ale przepyszne. Jola. Passion fruit and raspberry cream frappuccino, ale mówię, wziąłam bez śmietany, przepyszne. To nie jest mój deser. Ale, no wiesz co, to jest idealne właśnie na deser, ale muszę poszukać kolory. No gdzieś tam było 198, ale to na pewno jest więcej. Aha,
żeby było zabawniej, to jedziemy do Tesco po ser, bo tutaj nie było sera. No, ale tu nigdy nie ma tego sera. Ale to jest Sainsbury's. Sainsbury's powinny być takie rzeczy. To nasz Sainsbury's. Moje brwi. A mam tylko, wiecie co, nadzieję, że nie zacznę łysieć po COVID-zie. Za pierwszym razem mi się udało. Ja zacząłem. Mam nadzieję, że za drugim też mi się uda. Ogólnie poszłam, czekałam w kolejce i prawie, że się przewróciłam, bo mi się kolana ugięły. Żeby było zabawnie, ale to jest przepyszne. To chyba będzie moja kolacja ogólnie, ale dobra, nie, jedziemy potem, co jedziemy. Czyli chciałaś po prostu z domu wyrwać? Ja chciałam być z domu, już musiałam być z domu. W Tesco też nie było serpa. Ale za to kupiłam sukienkę i taki komplet szalony. Przedłużyć się, szcząsnąć. Taki komplet szalony. Czuję na nasze... Czuję się wstrząśnięta i zmieszana? Czuję się wstrząśnięta i zmieszana. Taki komplet kupiłam na wakacje, że nie macie pojęcia. Muszę go jeszcze założyć i nie wiem, jak się będę w nim czuła oczywiście, ale... Aha, no i sera... A, mówiłam, że sera nie ma, ja pierdzielę. Nic chłodnego nie było. Aha, nic, w ogóle wszystkie chłodnie wyłączone, bo były te upały po 40 stopni. W Anglii wszystko powysiadało. No bo te lady nie wyrabiają przy takiej temperaturze. Także wszystkie chłodnie, zero mięsa, nic. Zero mięsa, zero serów na biału, nie ma nic. Radziu mówi, włącz nagrywanie, bo chcę coś wyznać. Byliśmy w Sainsbury's. Kupiliśmy sałatę, jakieś tam pierdołki za 6 funtów. I ona wyjęła telefon, że ona płaci. Nie, myślę, jeszcze okay, się nie, dobra. Nie mogę się wtrącić. Sainsbury's było chyba 25 i ty zapłaciłeś. Ja zapłaciłam za kawę 4 funty. Tak, za 25 zapłaciłem ja, za kawę zapłaciła Jola. Przychodzimy do Tesco, no bo Jola mówi, sukienki sobie kupię, coś tam. Rachunek 76 funtów. Ona tak na niej patrzy. No płać. No przecież ty masz swój telefon, czemu nie zapłacisz? No bo jest 70 funtów. To jest dużo, to ty płać. Mój limit to 4. Mój limit... A ja sobie tak myślę, aha, to wzięła mnie, wyciągnęła z domu tylko po to, żeby zapłacić za jej zakupy. Boże, tak ci źle ze mną? Ale to ja kupiłam łóżko pod namioty zajebiste. Ja kupiłaś zapłaciłam. Łóżko, ja kupiłem namiot, ja kupiłem... Ja kupiłam namiot i jeszcze się zostało ja cały czas. Przepraszam, materace, ja ci przelałam pieniądze. Dywan, ja kupiłem relingi na dach, ja kupiłem bagażnik na dach, ja kupiłem lodówkę, ja kupiłem ogrzewanie, ja kupiłem kabel, ja kupiłem grilla, ja kupiłem fotele, ja kupiłem shower, ja kupiłem kibelek, ja kupiłem namiot do kibelka, ja kupiłem wszystko garnki. Wszystko kupiłeś to, co ja kupiłem... jest niepotrzebne. A ty co kupiłaś jeszcze raz? Namiot kupiłam i łóżko. Ja kupiłem namiot. Nie, kochanie, ja ci przelałam pieniądze, jak kupiłeś namiot na dach. I ci przelałam od razu pierwszą ratę 200 funtów. I nie oddałeś mi tych pieniędzy. Nie wiem. Ciekaw jestem, kiedy ty mi oddasz jakiekolwiek pieniądze. Nie bądź tutaj taki hej do przodu. Także gdyby nie ja, to byś namiotu nawet nie miał. Gdyby nie ty, to ja bym w ogóle nie potrzebował namiotu. Ja bym sobie do All Inclusive, kurde, resortu pojechał na miesiąc. A nie, ale to, że namiotem. Ciebie zabieram na wakacje życia, to też nie pamiętasz. I to z moich wszystkich pieniędzy. Ale za bufalo serek to już sobie sama zapłacisz, tak? Tak, bo już mnie jeszcze będzie rachunek. Ale nie, ale autentycznie tak śmiesznie w Tesco wyszło, tak się zaczęłam śmiać. 70 funtów. To co ja mam powiedzieć? Ja mówię, no ty, ja mam limit 4 funty. Nawet nie wiem, ile można... U mnie nie ma limitu na karcie, a mówię zawsze. Nawet nie wiem, ile można płacić kartą, powiem ci szczerze. Ale... Bezdotykowo. Znaczy, ale zobacz, a jak wy macie ten z finansami w rodzinie? No bo u nas, my nie mamy jednego konta, każdy ma swoje. I rachunki się płaci do 4 funtów Jola, a powyżej ja. Nie, mamy podzielone rachunki, nie kłam. Mniej więcej mamy podzielone. No nie, no ty trochę więcej płacisz, no ale... Ale więcej zarabiam. Ale ty dwa razy tyle zarabiasz, co ja. Dwa, no... Trzy razy więcej zarabiasz, tyle co ja. Ale jak na takie wydatki, co ja mam przy mojej wypłacie, no to bardzo dużo płacę. Procent do mojej wypłaty jest bardzo duży. Twój jest minimalny tak naprawdę do twojej wypłaty. No, no. Ogólnie to powinna mnie pracować. Siedzieć w domu i być panią domu. No tak, ale wtedy nie możesz też wydawać. Te 4 funty już z budżetu byś musiała mnie, zabrać. Byś mi płacił za to, że siedzę w domu. Za to, że jestem panią domu, nie płaciłbyś mi?
Żebyś ty była panią domu, no, to ale... może bym ci płacił, no to dobra, ale... no to ja już nie będę chodziła do pracy, ty nie będziesz płacił. I co, będziesz panią domu? Będziesz gotować, sprzątać, psa tarmosić i wszystko? Tak, tylko odpłatnie, bo nie będę miała innej pracy. No nie wiem. Nie wiem, czy jestem... A ile chcesz zarabiać? Tyle, co zarabiam. Dobra, dobra, sami mówisz, że odeszła z pracy, jak nie chcę pracować. Tak, napcie chcesz. Nie, ja chcę. Damy radę, chociaż wszystko jest coraz droższe. Z palcem w nosie damy radę. Ja samego National Insurance. Ale czyli podatek od zarobków. Nie, zdrowotny National Insurance. A National Insurance płacę 50 funtów tygodniowo więcej niż płaciłem. Czyli 50 funtów tygodniowo mam mniej do wypłaty. Tylko dlatego, że poszło do góry. O, ja nie wiem, czy oni jeszcze otwarci są. Zamknięci. Wiecie, gdzie Radek przyjechał ze mną? Do Maxa Spencera zobaczyć. Zamknięty. Widzę, skąd widzisz. Który jest otwarty? No nie wiem, mam mi zobaczyć? Nie chcę zobaczyć. Żeby poszła za serem. Ale ciemne. I co? Zamknięte? Zapukaj, może cię ten! Zapukaj, może cię wpuszczą! Nie wpuszczą. Boże, to jest bardzo zimno. O Boże. Wiesz co ten? Taki jeden gościu mówił z Lubska? Na imię miał Jurek. Jurek. Znany był jako Tato Joli. Co mówił zawsze? Że coś tam nawet w uchu zmarznie. To co do azdy, chcesz jechać po te bufalo? Zawiążę cię do azdy. Nazwę ten... Nazwę odcinek poszukiwania sera. Jeju, baby! Poszukiwaniu sera z byka. Naucz się trochę, jeśli Zdenka jest z przodu. Ja nie wiem, kto jest Zdenka. No chyba moja Zdenka, moja. Chyba jedzie? Zdenka jedzie, no. Nie wiem, czy mam być zawsze niebie moja. Zawsze się śmiałam, moi bracia się zawsze śmieli, bo ja zawsze mówię moja mama, mój tato, a mój drugi brat zawsze mówię moja mama też, a moja mama, ja się zawsze dopiero jarzę, co, o czym mówię. Bo ty mówisz z angielskiego, bardzo często przekręcasz słowa, zdania i zawsze się mówi my mom. No, tutaj się mówi zawsze, no i nie? Tak właśnie przekręcasz i mówisz moja mama. Ogólnie to... Wiesz co, w dużej Azji może będzie, co? Ogólnie to mi się tak chce hamburgera. Jesteśmy tutaj. Chcesz smashburgera? Nie. Muszę schudnąć. Muszę zobaczyć, ile to miało kalorii. Jak na razie się zjadam teraz. Za mało znowu. 600 kalorii zjadam dzisiaj. No to nie jest dobre, bo wcale nie chudnę, jak tak małem. Ostatnio zjadam tak mało kalorii. 400 coś kalorii zjadłam. I chciałam zakończyć dziennik. Bo w Fitness Pal, jak macie tą aplikację, no to na koniec dnia piszecie sobie zakończ dzisiejszy dzień. I nie uznało mi tego dnia, wyskoczył mi czerwony taki... Do której azda jest otwarta? I don't know. Już jest ósma. Bo nie kupujemy nigdy w aździe. Mało kierzec, tylko nie kupujemy w aździe. No i wyobraźcie sobie, że wyskoczył mi alert, że za mało jem, że jeśli potrzebuję pomocy, nie podliczyło mi tego dnia ogólnie. No ale nie chciałam jeść. To będzie najbardziej... nie smutny, ale taki rozlazły vlog ever. Bo jesteś rozlazła. Ale to przez chorobę. Czekaj, tak myślę, którędy mam jechać teraz. Ty jesteś rozlazły. Nie, ja jestem gruby. Bo ja nie jestem rozlazła. Halo. Ale gadkę masz rozlazłą. Masz rozlazłe gadki. Coś widzę, że ci te gacie cały czas chodzą po głowie. Luźne. Jak nie luźne gacie, to teraz rozlazłe gacie. Nie mogę się wysłać. Rozlazłe. Tak. Boże, jak się nie mogę doczekać, to się choli w naszych wakacji. A już mówiłaś gdzie? Na. Nie. Body lockdown. Body lockdown. Nie mówiłam. I nie powiem. No, na pewno nie wytrzymam. Ale będziemy jeździć końmi w wodzie. Tak? Zrobimy to? Zrobimy. Zobaczymy pierw. Tudzież koniami. Tudzież na wierzchu konia.
Wierzchem. Wierzchem. Będziemy wierzchem pływać. Konia. Patrzcie, widzicie, tutaj jest mieszkanie, są mieszkania i obok tyle drzew. Na pewno mają wiecznie... Pająków. Na pewno mają wiecznie... Pająki. Zimno w domu. Ktoś właśnie napisał... Kaśka napisała ostatnio. Ja tam też się boję pająków, ale już bym wolała pająki na ziemi niż na dachu. Coś takiego napisała. Pająki. Dobra, moi drodzy, to mini zakupy. Bazylia musiała być, ale teraz widzę, że jakieś na tym okropki. Doritos, tak mi się chciało, że są. Radek wziął orzeszki. No mam tą buffalo taką i mam taką. A za koniec końców kupiliśmy. Ptasie mleczko. Miałam straszną chęć na jakąś wędlinę. Akurat była polska z Morlin. Tutaj jakieś parówki. Rzodkiewka. Doritosy. Ile, to znaczy ten salsa do Doritosów. Ile nie jadłam Doritosów? Hej, nie kłam! W zimę jadłam z pół roku, dłużej. No i wzięłam farbę też swoją. Dobra, moi drodzy, jest i moja sałatka. Mam tutaj aż 512 kalorii. Aż, nie aż. Bo już dzisiaj nic nie będę jadła, a cały czas mi się jeszcze dużo zostało, także wygląda pięknie. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.